Województwo Małopolskie w ramach programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia podpisało umowę z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym imienia Jana Pawła II na kwotę blisko 700 tysięcy złotych. Kwota ta będzie rozdysponowana na przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych, wykładów, warsztatów. Będzie możliwość wykonania badań przesiewowych, będzie prowadzona kampania medialna, będzie stworzona specjalna strona internetowa, gdzie każdy znajdzie wszelkie informacje na temat chorób sercowo-naczyniowej. Na koniec będzie również zorganizowana duża konferencja podsumowująca realizację tego programu. Samoświadomość i profilaktyka to pierwsza linia obrony przed chorobami układu krążenia. Jak wiemy, konsekwencje leczenia, nie każdy pacjent wraca do zdrowia, są też i nagłe zgony, są też i kalectwa wynikające z chorób układu krążenia, także ten program należy rozpatrywać w aspekcie wielu lat uświadomienia społeczeństwa i wprowadzać profilaktykę z zakresu chorób układu krążenia. Jest to 7. edycja, myślę, że będzie ona powielana w kolejnych latach, bo jest to inwestycja w przyszłość. W ostatnich 8 latach programem objęto niecałe 18 tysięcy mieszkańców Małopolski. Jeżeli te wszystkie zbierzemy informacje, to jest efektywność naszego programu i wyniki, którymi już dysponujemy z prowadzenia tego programu sprzed kilku lat, są opisywane w badaniach naukowych, a więc w pełnym zachowaniem anału właśnie nauki, statystyki, pokazują nam naprawdę doskonałą efektywność tej prowadzonej działalności. Już teraz możemy stopniowo zmieniać nasze złe nawyki, co pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie. Chcemy tym programem zmobilizować Małopolan do tego, aby zdrowo się odżywiali, aby podejmowali tą aktywność fizyczną, bo to jest tutaj z punktu widzenia chorób układu sercowo-naczyniowych bardzo istotne, abyśmy właśnie podejmowali różnego rodzaju aktywności, abyśmy zmieniali swój styl życia i abyśmy w przyszłości dzięki tym działaniom mogli zapobiegać tym chorobom. W 2020 roku program swoim zasięgiem obejmie minimum 1310 pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej i oddziałów kardiologicznych. W zajęciach edukacyjnych uczestniczyć będzie co najmniej 800 uczniów szkół podstawowych, a w wykładach edukacyjnych 400 dorosłych w zakładach pracy.